Witajcie. Z tej strony ponownie Starkey. I widzimy się w Graveyard Keeper. Więc no, od ostatniego naszego spotkania zmieniło się tyle, że w sumie... myślałem, że jeszcze zobaczycie te moje ślady. No ale właśnie pokręciłem się sporo dosyć po mojej bazie. I powiedzmy sobie szczerze, no naprodukowałem materiałów na... sporo rzeczy. Pomiędzy się te ławki kościelne, które musiałem w końcu ustawić, żeby ludzie na mnie nie stali na środku. No więc tak, plan na dzisiaj... w sumie nie wiem co, ale może w końcu pora już ugotować coś na tym stole alchemicznym? Albo no nie wiem, z wąszem coś ogarnąć, czy w ogóle, no rozumiecie o co chodzi, więc no. Dobra, co my tu mamy? No właśnie to jest pierwsza sprawa, którą chciałem ogarnąć. Skrócik. I taki piękny, widzicie? Tak. Ty jeszcze tylko pomiędzy klozetem a tym moim stołem dało się przejść, już byłoby pięknie. No, a druga sprawa to właśnie już sama w sobie alchemia. Teraz miałem się pochwalić, udało mi się znaleźć pszczoły i w ogóle też przypadkiem jak zbierałem miód sobie na zieloną galaretkę, kiedy byłem zdesperowany na energię. No, tak więc jak widzicie, postęp jest... ale nic przydatnego się z tym postępem nie stało, więc no tak niestety wygląda na to, że... serio. Czyli ja znowu zlamiłem i nie wziąłem wszystkiego. Tak, to byłoby aż nadto standardowe. A właśnie, zapomniałem wspomnieć, jest jeszcze ze mną w pokoju oczywiście siostra, przywitaj się. No, tak więc po prostu jest ona. Fajnie. I nawet jest w miarę grzeczna, jak sami zapewnie słyszycie. Że tak sporo to na w ogóle nie przeszkadza i w ogóle. Brawo, siostra. Swoją drogą gra sobie w Teamfight Tactics na telefonie i właśnie przed chwilą swój cichy okrzyk szczęścia, że wygrywa. Uczyniła właśnie. Dobra. Stół alchemiczny postawię tam. I teraz tylko muszę jakoś rozwikłać tajemnicę, z czego dałoby się zrobić... no właśnie, jak to się nazywało, no... jakąś miksturę. Aha, czyli nic nie mogę wcisnąć. Serio? Nie wiem, może najpierw trzeba przebadać to, co chcę wciskać tam. Dobra, zacznijmy od pszczoły, bo z tego co kojarzę, tam... VR nie mam. Super. Niedobrze, niedobrze, powiem wam szczerze. Chociaż znam jedno inne rozwiązanie, jak można byłoby to zrobić, tylko... muszę wywar chaosu odnaleźć, który że czasem się zagubił gdzieś w jakichś odmętach skrzynek czy czegoś innego. W sumie nawet nie wiem, gdzie on jest, ale na pewno gdzieś go mam. Bo właśnie dowiedziałem się... chyba wygram. Brawo, siostra. No ale właśnie kontynuując, dowiedziałem się właśnie od jednego... można powiedzieć chyba znajomego. To prędzej niż znajomego, co... gościa, który akurat miałem okazję pogadać. Jakobyż iż ponoć... jeśli przebadam kapustę... nie wiem po co... to mogę z kapusty zrobić... coś, co będzie naprawdę przydatne, ale co konkretnie to mi nie chciał... Jełop jeden zdradzić. Ale mówił tylko, że na pewno kapusta będzie warta przebadania. Dobra. Zobaczmy tylko, czy mogę. O, nawet jakimś cudem jest to możliwe i... proszek i płyn. Okej, tylko jaki proszek, jaki płyn, bo to w sobie dużo mi nie powiedziało. Ale może teraz będę mógł już na ten proszek cały przemielić? Tak, mogę na jakiś proszek. Roztwór zdrowia? A to ciekawe. Halo? Co? Aha. Tutaj nie mogę nic dorzucić, bo tutaj trzeba dorzucić coś całkowicie innego. No fajnie, siostra, tylko... ja tu teraz przechodzę kryzys delikatny. I w sumie nie wiem co i jak. A, pewnie potrzeba młyna alchemicznego. Znając życie. Dobra, co on wymaga? Może właśnie młyn alchemiczny mam? Nie, nie mam.
Wygładzony blok z kamienia. Super. A żeby robić wygładzone bloki z kamienia, potrzebuję miliony wszystkiego. Dobra, to w to raczej dzisiaj nie pójdziemy. Prędzej udałoby się może ogarnąć, w sumie nie wiem co. Może to wino całe i winogrona. Tak de facto to też jest niby zlecenie, że muszę jak najlepsze winko zrobić dla tych durnych strażników inkwizycyjnych, ale... Czy ja wiem? Zawsze jakieś rozwiązanie, wiecie, no. To teraz tylko najważniejszy aspekt. Przerobić groby na kamień. Kamień z powrotem na groby. I dzięki temu uzyskać jak najwięcej, no wiecie, punktów, które są mi potrzebne do nauczenia się hodowli winogron. Chociaż, powiem szczerze, nie jestem przekonany, czy jest to dobry pomysł, patrząc na całokształt sytuacji zaistniałej. Bo okej, fajnie, będę miał niby te groby i w ogóle, ale... Co tak naprawdę mi to da? No. Właśnie, co mi to da? Tak naprawdę, no, poza tym, że będę miał niby dostęp do tego winogrona i wina, no to nic takiego. I nawet za dużo tego zrobiłem znowu. Tutaj... Mi się wydawało, że tutaj mniej niż 5 punktów, a tutaj proszę, jednak po 5 nawet daję. Dobra, to w wolnej chwili sobie na farmie tego sporo. Akurat na tyle, żeby móc zrobić co zechcę. No a teraz, jeśli już mamy to wszystko, to pora uprawę winogron poznać. Która prowadzi do winiarstwa, czyli jeszcze 30. Prasa do winogron, beczka na wino. I wykonywanie czerwonego wina. Wiecie co, chyba w takim wypadku będę musiał jeszcze trochę nafarmić sobie czerwonych punktów i wszystkiego, żeby już... Za jednym zamachem zrobić wszystko, więc... No w sumie nawet nie będę wam teraz tego ucinał, ani nic, po prostu zobaczycie jak się będę męczył ze wszystkim co się da. W sumie nawet nie wiem czemu wybrałem akurat, żeby piłować drewno. Skoro są mało opłacalne i w ogóle... Chociaż pewnie wiem czemu. Właśnie drewna ostatnio strasznie dużo mogę zbierać dzięki temu, że tam poznałem jakiś nowy perk i rozumiecie. Prawdopodobnie chciałem w ten sposób mój zapas drewna trochę skurczyć czy coś. Ta teoria dosyć adekwatna, ale nie wiem czy sensowna. Tak więc, pora spać. Zajmiemy się zaraz resztą rzeczy i miejmy nadzieję, że będzie dobrze. A jeśli nie będzie, to trudno, jakoś sobie poradzimy. Tak więc, okej, ostatnie elementy. Co my tu jeszcze mamy do zrobienia? No, 10 punktów czerwonych i 30 zielonych. Ja jeszcze 10 tego, znaczy jakichś zielonych. Potrzebuję jeszcze 25 niebieskich, czyli 5 grobów trzeba będzie stworzyć. Prawie to będzie problematyczne, nie ukrywam, ale poradzimy sobie wcześniej czy później. Serio, za to są tylko zielone punkty. W takim wypadku ja rezygnuję, nie będę już więcej drewna zbierał. Ale to co mam, oczywiście zatargam, bo czemu nie? Dobra. I muzyczka jak zwykle. W sumie równie dobrze mogliby dla mnie zrezygnować z niej. I tak jakoś szczególnie jej nie słucham, a... Nie ukrywając, nawet jak słucham, to mnie szybko zaczyna irytować. Dobra. Ostatnie dwa kawałki drewna na obecny moment. I zaraz zajmujemy się czymś ciekawszym, czyli obróbką kamienia. Z jednego bloku bodajże mam 6 kawałków, co przekłada się na 3. Czyli dwa bloki muszę teraz rozbić. Co daje 6 grobów, więc nawet gdybym miał ani jednego punktu, to już bym mógł, no wiecie, zdobyć wszystkie. I jestem zapchany, więc ten kamień nie ma miejsca. Ze wszystkich rzeczy, czego najmniej potrzebuję... W sumie chyba to by były... że to dwa palna, bo... I tak naprodukowałem tego aż za dużo. Dobra. W takim wypadku potrzebuję 5, to... Zrobię dwa takie... I jeszcze 3 nagrobki. To nagrobków nie mam w ogóle, więc wiecie, no... Warto poskładować sobie na później nawet. Oczywiście... Dużo energii w ogóle. I w sumie najmądrzej będzie, jeśli spotkamy się już, kiedy to skończę, bo będę się dużo łazić spać i w ogóle, więc ta, to będzie lepszy pomysł. A do zobaczenia za chwilę.
Tak więc, no, robota już skończona, rzecz jasna. I w sumie zostało tylko najgorsze, czyli poskładować to wszystko. No, jak się okazało, niestety nagrobki, czy tam płyty grobowe, nie wiem jak to nazwać. Niestety, jak już powtarzam się, nie dałem niebieskich punktów, więc byłem zmuszony zrobić więcej tych tamtych, no. Ale tak czy jak mamy opanowane winiarstwo, więc czerwone wino można robić. I w sumie co dalej, to już nie wiem, bo zbyt szybko tego nie osiągnę. Ale możemy iść się przyjrzeć teraz temu, co jest ukryte na Wiedźmim Wzgórzu. W sumie dzisiaj bym mógł to dać już Inkwizytorowi, gdybym posiadał, a... Niestety nie posiadam, więc rozumiecie. Nie zrobimy niczego szczególnego. Ale zobaczmy, co tu można zrobić. Aha. Za patyki można wino rośle sadzać. Gdybym tylko miał jeszcze nasiona winogron, to byłoby fajnie. A nasion nie ma. A niestety bez nasion winogron nie ma winogron, a bez winogron nie ma wina. A bez wina nie ma roboty dla tego całego, jak mówię, inkwizytora. Więc widzicie, niestety błędne koło. Bardzo błędne nawet. Ale okej, to nie ma teraz większego znaczenia. Zajmijmy się naprawdę istotnymi rzeczami. Czyli w sumie nie wiem czym. Chociaż dobra, tak de facto możemy spróbować pójść sobie ten, jak się nazywa, no. No ten, no, do wioski. W wiosce może znajdę nasiona, to kupimy winogrona ile się da, po prostu będzie dobrze, tylko... Jeśli dobrze widziałem, to ja mogę teraz sadzić dzięki temu chmiel i winogrono, więc tak. Na piwo chmiela też by można było posadzić, ale... Jednak bardziej by mi chyba zależało na winogronach niż na chmielu. Tylko teraz pytanie, czy on w ogóle winogrona będzie miał, bo znajdziecie, to może być już towar zbyt delikatesowy dla niego. Marchew, zboże, burak, kapusta. No właśnie, niestety nie ma. A szkoda. Bardzo szkoda. Ja właśnie, jakieś jeszcze zlecenie miał dla mnie ten kupiec? A, dopiero rozezwolony handel. Do tego czasu to jeszcze daleko, daleko, bardzo daleko nawet, więc... Nie wiem. Chociaż obawiam się, że nikt nie będzie mi chciał sprzedać winogron, bo jednak to jest taki towar dosyć luksusowy. Tak więc, no nie znajdziemy tego, prawdopodobnie. A tutaj też niczego takiego nie będzie. Ja nawet nie wiem, po co tutaj sprawdzałem, skoro de facto jest to... Dla mnie przynajmniej oczywiste, że nie będzie niczego takiego posiadał, jeśli jest w sumie sprzedawcą jedzenia. Ale jak już przy tym jesteśmy, to może warto byłoby zajść do rybaka. U niego można kupić te wszystkie filety dla biskupa. A nie ukrywam, wątek biskupa jest mniej... Może nie tyle, co najbardziej intrygującym i chciałbym go jak najbardziej poznać, co najmniej obojętnym z tych obojętnych. Więc rozumiecie, no może jakieś tam profity będą spore za to, jednak biskup póki co wydawał się być, najprościej mówiąc, takim próżniakiem, który no niby nie przejmuje się niczym za bardzo, a jednocześnie no jak już mu się pomoże, to coś tam się fajnego od niego dostanie, więc no rozumiecie, o co mi chodzi. Nie warto po prostu z nim zadzierać. I tyle. Dobra. Jest ten sprzedawca, z którym chciałem i ile by sobie życzył za 4 takie? Co? A no to ja zapomniałem, że on będzie z każdą pojedynczą sztuką podwyższał cenę. To na obecny moment mogę kupić 3. Dlaczego ja kupiłem 1? Dobra. Kupiliśmy 3. Jeszcze 1 i będziemy mieli dla biskupa. A więc wiecie, no może to być dziwne, że wydaje na to, skoro... No chyba wspominałem wam, że zbieram na jakieś inne ważniejsze rzeczy i w ogóle. Ale nie ma to większego znaczenia, jak już mówiłem. Wcześniej czy później to zrobię. Czy tego chcecie, czy nie, więc... no. W sumie kończy się już dzień kolejny. Ja dalej nie wykminiłem niczego sensownego. Damn.
Nie mam ani winogronu, ani polanu na przyszłość, ani niczego. Więc najłatwiej chyba będzie wrócić i... może zacząć ogarniać coś takiego bardziej przyziemnego. Z bardziej przyziemnych rzeczy to mamy na pewno mszę, którą trzeba przeprowadzić, żeby móc dać klucz wążowi. Tym z wąszem pójść i ogarnąć inne rzeczy. Mamy też tam alchemię, której nie mogę ruszyć, bo w sumie potrzeba jakiegoś proszku, którego rzecz jasna, żeby nie było, nie posiadam. I nawet nie wiem, co to miałby być za proszek. Więc tak naprawdę ze wszystkich zadań i rzeczy, które mogę załatwić, to chyba zostało mi jedynie co, co... zająć się biskupem. Chociaż na niego to pieniędzy potrzeba. Ewentualnie tym, jakim tam kupcem, ale to też jest jednak takie... powiedzmy, że... pojęcie względne, bo tak wszystko tak naprawdę jest od siebie zależne i w ogóle. Dobra, tak więc na początek... chyba warto by było... pójść spać, bo nic lepszego nie ma. Potem jak już się bohater wyśpi... to w sumie... warto było może ogarnąć chociaż ostatnie elementy, które by dały bonusy wystrojowe do kościoła. Wiecie, w ten sposób mógłbym już zakończyć szansę na niepowodzenie mszy, więc... pora naklepać trochę prostych części. Tak z... 16. Z tymi częściami do kościoła, a z kościoła oczywiście już nigdzie dalej nie idziemy. To będzie ostatni punkt, który musimy zaliczyć, jeśli chcemy kościół ulepszyć. Dobra. Tak więc znowu muszę jakieś śmieci odłożyć, co na razie niech to będzie palno to całe. Kijki, opół, no i powinno wystarczyć na jakiś czas. A jeśli były tam zaawansowane części, to niestety, ale... jeśli zrobię to żelaza, mi zacznie brakować, a przede mną jeszcze pewnie dużo zużyć żelaza. Więc rozumiecie, wolałbym zaoszczędzić sobie kłopotów potencjalnych. Dobra, co my tu mamy? Świecznik ścienny, to można postawić w jakimś konkretnym miejscu, czy w ogóle mogę? Aha. Można gdziekolwiek ustawić? Ej, albo mi się wydaje, albo tego nie można ustawić nigdzie. Nie, serio, wydaje mi się, że tego nie da się ustawiać. No patrzcie. No nie mogę. Więc zostały zwykłe świeczniki. Ja w sumie jestem za 6, ale... dobra. Mam przynajmniej te świeczniki. Co prawda... świec nie mam. Ale proszę, jakość kościoła 11. Strasznie... ubogo, ale jednak proszę. Wymagane jest 10, więc... udało nam się właśnie osiągnąć próg, w którym msza zawsze będzie udana, więc no. De facto kościół już jest teraz załatwiony na dłuższą metę. Zanim ja osiągnę coś porządniejszego, to minie milion lat, więc kościołem już nie ma naprawdę co interesować. I teraz tak, co ewentualnie jeszcze można byłoby teraz pomyśleć z perspektywy tutaj. Kremacja, no badziewne zwłoki, fajne. Tylko to też by wymagało oczywiście potem tych urn i w ogóle i tak dalej. Też wiecie co... i tak nie mam nic lepszego do robienia, więc... rozbijamy dwa, tworzymy jeden. Standard. I w sumie jak ogarniemy miejsce do kremacji, to mogłoby być fajnie już coś tam pogarniać porządniejszego. Chociaż... pewnie to będzie wymagało tyle materiałów, że mi się odechce. Ale okej, okay, jest kremacja ta cała. Co jeszcze z takiego ciekawszego może być? No na pewno widzę tutaj te wszystkie lepsze groby i w ogóle, ale to jeszcze raczej nie na teraz. Tutaj no niby nie mam prawie niczego, ale nie czuję się, po prostu nie czuję, żeby to było konieczne. To już byłem. No tutaj prawdopodobnie jakoś musiałbym osiągnąć to czym prędzej. Bo w sumie tak de facto to jest jedyne, co by mogło mi dać spory bonus do wszystkich rzeczy pisanych, więc no. Ale niestety to jeszcze nie na teraz. W rolnictwie mam wszystko, co bym chciał, no poza przyjacielem pszczół, ale wiecie co.
na spokojnie. Tutaj nie mógłbym spróbować nawozami się bawić, ale za dużo roboty. I kowalstwo, sztuka, którą chyba najbardziej chciałbym ulepszyć, a jednocześnie jest najbardziej wymagająca, więc no. Urodzony kowal, fajny, ale nie prowadzi donikąd. Co jest chyba dla mnie najważniejsze na obecny moment, zaraz postalić, rzecz jasna. Też wiecie co, tym bym też się zajął, bo widzę, że tutaj są jakieś efekty, które mogłyby mi chyba pomóc trochę. Gdybym tylko wiedział, jaki jest ten efekt, powiedzmy, perka, to bym powiedział tak albo nie. Czy obstawiam, że coś będzie związanego z walką, więc może... Wiecie co, nie wiem. Najgorsze jest to, że chyba się nie dowiem. A więc ja może pójdę spać na szybko. Jak już postać się wyśpi, idziemy odprawić kazania potem. W sumie jedyne, co mogę zaoferować, to chyba pójść pozwiedzać to miejsce, które niedawno odkopaliśmy. Wiecie, to nieznane za bardzo. Połowimy tam sobie ryby, czy tam będzie trzeba. Takie tam sprawy. Tak, tylko mam ze sobą cokolwiek. Dobra, nie mam żaby. I nie mam ciem, które zostały w kościele, rzecz jasna. Nie odkładaj pszczół, miałeś wziąć ze sobą żabę. Ja już nie kontaktuję chyba. A. Jeszcze dużo, zanim będę musiał iść do kościoła. Dobra, to w sumie na medytację można pójść. Teraz upływa jak przy spaniu, a nie ma limitu zmęczeniowego. Dobra, idziemy do kościoła. Tym razem piechotą, a nie pod ziemiami, bo w sumie... Nie czuję potrzeby iść pod ziemiami, jeśli tak czy siak będę nimi wracał. Przynajmniej teraz, bo wiecie, na co dzień to i tak nim będę łaził pewnie. Dobra. Kościół. O dziwo, jak zwykle otwarty, bez względu na to, co i jak. Co? Już jest już odpowiedni dzień. Chyba to trzeba czekać na dzień i w nocy nie można kazań odprawiać. To nie byłoby logiczne. Brzeg przyspieszający. Właśnie, wiecie co? Nie wiem, co z nim się robi, ale mam jeden proszek przyspieszający, to może... Będę się żałował, ale... Proszek przyspieszający z roztworem zdrowia i zobaczymy, co mi wyjdzie. Słona Breja. Czyżbym zmarnował? Ja chyba zmarnowałem okazję. Niestety, to się śmiejcie, ale no niestety. Aha. Na proszek. Można słoną breję przerobić. Nawet nie wiem, jaki proszek. Dobra, mniejsza to. Teraz mogę już iść do kościoła na mszę. Nie. Tak więc, jeśli nie mogę, to w sumie nie wiem, co mam zrobić. Może trochę gliny pokopię. Bardziej niż glinę, to piach by się przydał. Na pewno jeszcze rzeczy ze szkła będę robił i to niejednokrotnie. Tylko nawet nie wiem, gdzie piachu szukać, bo... No i będę kłamał, nie pamiętam. Chociaż... Dobra, wzdłuż brzegu pójdę, to pewnie znajdę depozyt piachu. Albo i nie. Chociaż dobra, jest sterta piachu, to w sumie... Póki czas jeszcze mam, co wykopiemy tutaj trochę piachu. I złamałem łopatę. No jasne, musiałem. Po prostu musiałem coś zepsuć. Dobra, zniszczę to, bo nie chcę mi się tego i tak brać. I chyba w takim razie po mszy będę musiał iść naostrzyć łopatę. Jakkolwiek głupio by to nie brzmiało. Ja w sumie niedawno ostrzyłem kilof, więc łopatę też można naostrzyć. A właśnie miecz się w ogóle używa? Nie no, albo mnie się wydaje się, albo właśnie to są takie rzeczy, które się nie psują, tylko te trzy podstawowe narzędzia. Co nie ukrywam, jest dziwne, patrząc na fakt, że na początku dostaliśmy miecz, który trzeba było ostrzyć. O. Dobra, chyba teraz muszę będzie można, skoro biskup stoi. Proszę, 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 proszę. No, oczywiście, że można. No więc teraz się uda na pewno. Łocie, panie, wiernik jest pełno. I oczywiście stoją zamiast usiąść sobie. Ale wiecie, no... W ogóle ciekawe, jak teraz będzie z dodatkami. Dwie wiary tutaj, na początku. I jeszcze... Ja wiem, że właśnie dostał
Nie, dobra, 3 wiary, już myślałem, że będzie... A, 4 jednak, wow. Nie, nie, to jest jakiś rekord. Dobra, teraz dawajcie datki, chcę zobaczyć, ile pięknych srebrnych monet dostanę. Co jest? Co oni tak mało wrzucają? Przydawaj więcej ostatnio. Skąpcy jedni. Aha. Czyli suma pieniężna nie jest zależna od stanu kościoła. I prawdopodobnie od cmentarza. Tak jak niektórzy mówili. Meh. No dobra, czyli cmentarz trzeba będzie upiększyć. A w sumie, żeby upiększyć cmentarz, to co muszę osiągnąć? Oczywiście, że to samo, co... Można byłoby się domyśleć. Rzeźbione nagrobki. Czyli 100 tego i 30 niebieskich. Jak niebieskie nie będą problemem poza energią, tak. 100 czerwonych to już trochę będzie wymagało cierpliwości, niestety. No ale dobra, naprawiliśmy łopatę. Więc teraz, kiedy jeszcze mam chwilę wolnego, czasu antenowego, w sumie niecałe 10 minut, tak naprawdę, patrząc na to, ile mam czasu jeszcze wolnego i w ogóle, ale... Chyba to tyle, co chciałem powiedzieć. Więc dobra, tutaj gdzieś było to bajorku całe i zobaczmy. Nie no, nie... dalej nie wiem, co zrobić, żeby móc to ciąć. A jestem pewien, że to drzewo będzie... Duży tartak, no... Czyli tutaj coś będzie można robić, ale... Nadal nie wiem co. Meh. Dobra. Więcej pszczół, więcej wszystkiego. A teraz gdzie jest to miejsce do wędkowania? Dobra, czyli jest. Mhm, no były już informacje o tym. Dobra, bez przynęty złowię tylko jedną rybę na odległość. Z cimą nic nie złowię. Aha, pszczoły nie można ani żaby zastosować? Meh. A dobra, żeby to była rybą w sumie. Więc zobaczymy, co to za jedno miejsce, które będę mógł, no, wykorzystać do łowienia. Chociaż podejrzewam, że wiem, co to będzie za ryba, więc no, nie warto tu przychodzić z samymi ćmami. No. I gościu znowu mi wyciąga oczywiście wędkę, jak mu coś bierze. Ja już naprawdę tego nie rozumiem, jak tu łowić. I teraz było coś, straciłem energię. Oczywiście, gdybym kliknął, to bym też straciłem energię i on by wyciągnął wędkę pustą. U, a teraz jakimś cudem mi się udało. Też chyba nigdy nie zrozumiem, jak się tu łowi ryby. I... Leszcz. Dobra, jednak inne ryby niż się spodziewałem. Fajnie, że są jakieś inne, ale co z nimi zrobię, to ja nie wiem. Tak więc... U. A tutaj coś się wysypało, tak jakby... Wow. Nie wiem co to, ale... Warto będzie chyba sprawdzić. Albo mi się wydaje, albo znaleźliśmy złoże węgla. Tak. Dobra. Zobaczmy, czy jest coś, co mogę... W sumie... Nie, nic nie mogę. Tak więc ze wszystkich rzeczy noszących, które noszę ze sobą... Bezsensownie, żaba chyba jest najmniej cenna. I dobrze myślałem, łocie, węgiel, to jeszcze ile go się wydobywa. Super, po prostu... Nakopię tego węgla i będę tak bogaty, że... Nie będę musiał się niczym przejmować. Chociaż ilość chyba taka, albo się zmniejsza coraz bardziej, albo to jest losowa ilość. Dobra. Czyli miałem jakiegoś farta wędkowego. Jeszcze 48 bryłek węgla sobie... Przytargam ze sobą, wiecie, na zapas, chociaż nie wiem, na co mi to... No poza oczywiście taką rzeczą najbardziej oczywistą, czyli do pieca w sumie. I właśnie, a propos pieca, może warto byłoby go znowu uruchomić za chwilę. Dobrze, ja pomału się kończę, w tym piecu można dosyć efektywnie, efektownie przetapiać, więc... Ja, to chyba dobry pomysł. I w sumie wiem nawet, co będę robił poza nagraniem, jeśli znajdę wolną chwilę. I w sumie coś, co muszę zrobić w ciągu następnych 3 dni. W sumie jest to jedyna rzecz, którą mogę tak naprawdę osiągnąć, a... No nie oszukujmy się, jest naprawdę ważna, więc... Dobra. Chyba to tyle i...
Powiem wam szczerze, nawet nie chcę mi się tego węgla ciągać, więc... Dobra. Idziemy po prostu przed siebie. W sumie mamy złoża kamienia, mamy złoża węgla, jeszcze tylko złoża żelaza brakuje. No i tych innych rzeczy, ale wiecie, tych innych to ja nawet nie znam, więc co ja mam mówić o czymś, czego nie znam? No i dobra, to tyle już naprawdę. Tak więc jest piecyk. Zobaczmy, co tam w ogóle możemy w tym piecyku zrobić. Z grafitu i żelaza robimy stal. Mogę ile maksymalnie wytopić? 16 za 200. Dobra, widzicie, no teraz też nie ma żadnych problemów z niczym. Więc tak. W ogóle ciekawe, czy u mnie w domu też mogę palić węglem, bo jeśli tak, to właśnie w tym momencie sobie znacznie ułatwiłem wszystko. No nie aż tak efektywnie, ale 20 węgla też zarzucę. Ja tak, chleb nie mogę. Jabłko i grzyby mogę, jajko też. Mogę więcej zupy, tylko że po co, jak to mam pełno i tak tego nie jeżdżę. Buraki, kotlet z marchewki. No i na końcu są tutaj te rzeczy, których i tak nie mogę zrobić. No cóż, to w takim wypadku chyba smażone grzyby najbardziej się opłaci. Róbcie się smażone grzyby. No a ja, mimo tego, że odcinek jest jeszcze trochę za krótki, będę już kończył, rozumiecie. No, w sumie wspominałem na odcinku z Ori chyba ostatnio, że dzień ten będzie dla mnie dosyć ciężki, więc no nie mogę dłużej. Ale tak czy jak, jeśli wam się podobało, to oczywiście zostawcie lajka i w ogóle tego typu sprawy. I do zobaczenia już w następnych odcinkach, więc trzymajcie się. Hey.